Ja tam stałem w tłumie na zewnątrz i myślałem sobie, no tak, ale przecież co było dziwnego, że on szedł do tego Sulwayu w drewniakach takich i wstępował do tego małego kościoła zakonnego i tam jakby uczył się tego kultu miłosiernego. I przecież gdyby nie on, to by dotąd to nie było wydobyte całą siłą już później swojego znaczenia jako papież. Mhm. Zdołał to, że tak powiem, wydobyć, odnowić, odrzucić, doprowadzić do odrzucenia tych wszystkich głupich kwestii, które wynikały z fatalnego tłumaczenia pamiętnika Faustyny. No i nagle ja to widziałem. Ale to ci powiem, jak już jesteśmy przy tym. Kiedy ja to zobaczyłem? Nawet potem o tym piszę. Jak byłem w Irlandii. Czyli w latach 90., kiedy byłeś ambasadorem. Tak, jak w pysk dostałem. Po prostu przyjechałem po kogoś do małego takiego hoteliku, a tam stoi portret miłosiernego, portret Faustyny i wybiega gospodyni i mówi, pan jest z Polski, to pan mi opowiesz o tym. A ja co? Lepiej nie mówić. Ale moja żona to samo jest w kościele i tłumaczy dzieciom po polsku tam pewne rzeczy, co oni mówią, a jakaś kobieta mówi, to pani chyba z Polski. I mówi do niej Angielka, czy Irlandka, mówi do niej, niech pani mi opowie, bo przecież pani wie, bo pani jest, a ona powiedzie jeszcze z Krakowa, bo tam, bo to, bo... A moja żona mówi, wstyd, hańba, bo prawie nic nie wiem. Wzięliśmy się za to. Potem przyjeżdżamy, dostajemy książkę od człowieka, który siedział w więzieniu i mówi, wtedy przeczytałem to, bo to była jedyna książka. Ale skoro już o tym mówimy, to jest nieprawdopodobne, że z tej naszej rozmowy wynika, że ten kult w Karolu Wojtyle już kiełkował wtedy w czasie wojny. Ja myślę, że jeżeli się patrzy poważnie na jego twórczość, to widać, że on miał to przerobione. Już wtedy, tak, w czasie wojny. Nawet kiedyś w wypowiedziach o tym napisałem o jego dramacie o bracie Albercie. Mhm. Który w ogóle nie wiadomo, jak go wystawić. Ciągle w tych teatrach nie wychodzi. Brat naszego Boga. Bo właśnie nas by interesowało, jak ci wszyscy popaprańcy, z którymi on miał do czynienia, ludzie fatalni, zniszczeni, dla których brat Albert wszystko oddawał, atakowali go cały czas, mieli cały czas do niego pretensje. Właściwie pomogli mu w zniszczeniu jego kariery, jego talentu. Zmusili go do tego, żeby z nimi mieszkał, bo przecież on ma inaczej. I też było niedobrze. I jednocześnie bez zrozumienia istoty właśnie miłosierdzia. Mhm. Bo to nie chodzi tylko o kult, tylko chodzi o miłosierdzia, który jest czymś większym niż sprawiedliwość. Jest to nielogiczne. No, bo Bóg jest nielogiczny. Nie, a właśnie, jak zrozumienie, że to jest nielogiczne w sensie dobrym, że sprawiedliwość właśnie wyklucza jakieś miłosierdzie. Ale nie, właśnie to jest jeszcze coś więcej. Zrozumienie tej nielogiczności, to jest dopiero wtedy się zaczyna inaczej czytać wiersze papieża, bo on to czuł w sobie. No właśnie, i może dlatego teraz posłuchajmy, skoro o miłosierdziu mówimy, jego wiersza z tamtego okresu. No. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej,
nieopartej o tęczowe pnie. Ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek, gdziekolwiek by przebywała. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni. Gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, upadną i tak. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek, gdziekolwiek by przebywała. Ja tak słuchałem tego i czytałem też wiersz i myślałem, dlaczego wtedy niektórzy, a na przykład ja dęba stawali, bo aż że się stałem równiną dla cichego otwartą przypływu, w którym nie ma nic fali huczącej, a my jeszcze z tyłu, z tej poezji krzyku. Nawet jak się jej opieraliśmy, to była to poezja tego gromkiego grenadiera, poezja, o którym mówiono, o Majakowskim, który ryczał swoje wiersze, a my z tego, że ona ma, musi uderzać. A nagle tu ja pomyślałem sobie, że może z mojego pokolenia, niedawno mieliśmy audycję o Marianku Ośniołowskim. Tak. To był ten, który na to by reagował prawdziwie, a dla mnie... Ale to jest niesamowite, bo przecież Marianek także 20 rocznik jak Karol Wojtyła. No właśnie. I też taki, który oczywiście zupełnie inaczej, ale też schodził na bok. Był w jakiś sposób bohaterski w swojej cichości. Swojej łagodności. Łagodności. W swojej miłości i otwartości. A łagodność, ja pamiętam, jak mnie mówiono, pisałem nawet kiedyś, na szczęście tego potem nie wydrukowałem, że miłość to nienawiść dla wrogów. Tak po prostu jako młodzi. Tak myśleliście. Tak byliśmy, nie tylko myśleli, byliśmy tak uczeni, tak kształtowani. Że miłość to nienawiść do wrogów. Do wrogów, tak. Nieprawdopodobne. No. Ale my w tej audycji, Erneście, także wspominamy poetów, z którymi ty się spotkałeś i którzy ci się przyśnili. Ty się już spotkałeś z Karolem Wojtyłą jako papieżem. Tak. Może powiedz o tym spotkaniu po raz pierwszy. Kiedy się z nim spotkałeś? A może... Od wiersza zaczniesz. Tak. Otóż bardzo wcześnie i nie wiadomo dlaczego. Było tak, że był już po pierwszej wizycie Karola Wojtyły jako papieża,
którą ja odbyłem dość szczególnie, to trzeba się przyznać, ponieważ była dla mnie ważna, ale była dla mnie ważna jako pewnego rodzaju wydarzenie. Byłem wtedy gdzieś, zdaje się, w okolicach Bolesławca na wieczorach autorskich. Jedyne, co zrobiłem, to kupiłem sobie taki telewizor marki Wella. Na którym mogłeś oglądać. Tak, tak, bo można go było podłączyć do tego samochodu. No i oglądałem tą pielgrzymkę i po raz pierwszy coś mnie rzuciło. Jak ja mówię, ja jestem filmowiec z wykształcenia i z roboty, więc pewne rzeczy widzę. I tam on mówi to, co było najbardziej wstrząsające. Niech stąpi duch twój. I mimo wszelkiego rodzaju zakazów, poszerzania kadrów, bo to były wtedy próby ograniczenia tego również w obrazie, poszedł szeroki kadr i ja widziałem, jak zmieniały się twarze ludzi, tak jakby szły te strumienie ducha. Ludzie, twarze robiły się lepsze. Na tle innych jeszcze, które zostały tak jak były, takiego szarego tłumu. Ja nagle zrozumiałem, że ja widzę to, co on mówi. Czyli działanie Ducha Świętego, tak. Namacalne. No ale już nawet nie tak myślałem, ale myślałem, że widzę, co on powiedział. Tu się coś stało. No i zacząłem do tego inaczej podchodzić, nie tylko jako do wydarzenia, jako do pewnego rodzaju pęknięcia w świadomości ludzi, wyzwolenia się czegoś. No dobra, a potem przyszedł stan wojenny, bardzo zły czas. I napisałeś? Napisałem wiersz, który właściwie jeszcze był związany z tym, że coś tam myślano, że on może przyjedzie drugi raz, ale większość uważa, że on nie ma po co, że to w ogóle wszystko zostanie zmanipulowane, że nie ma. Ja nagle napisałem, śniłem, bo tak mi się przyśniło. I napisałem tak. Śniłem, że papież w komrze tak skrwawionej, aż narodową barwę miała, stał u progu. I czekał milcząc, by mu otworzono. Dom był bez okien. Drzwi jak wieko grobu, lecz nie wiadomo skąd było wiadomym, że w środku coś chroboce. Pełga jak westchnienia, kamień niedobity. Wreszcie otworzenie nadeszło, rozłamały się wrota z łoskotem i papież wszedł do środka. I wybiegł z powrotem, i wracał, i wybiegał w sutannie, dźwigając obłamki, które były ciałem jego kraju. Układał je mozolnie, mrucząc, o, ten kamień bardzo wyraźnie ma Wawelu znamie, a to częstochowy kawałek ołtarza, a to ździebełko Narwi. Świat za nim powtarzał skrzypiące nazwy. I próbował skleić tak, jak być powinno, lecz nie po kolei, nie podług prawdy było, bo sens był złamany. I przed narodów okiem kraj nieznany odradzał się tak straszny, że każdy się wzbraniał dotknąć palcem i sprawdzić jego zmartwychwstanie. To nie bywały wieże.